Cześć. Ostatnio obiecałem wam, że podzielę się moimi dokonaniami tutaj w kwestii silnika w Husqvarnie. Czyli tak, sprawa wygląda następująco w tej chwili. Udało mi się z Kondziem w tamtą sobotę zrobić taki prowizoryczny uchwyt do silnika. Także w tej chwili jest to zamocowane, już mniej więcej wiadomo, gdzie co tu będzie wypadać. Jeszcze nie jest na sztywno, z tyłu nie jest zamocowany. Ale założony jest taki, taka podwójna tuneja z gumą w środku, to się nazywa tam jakoś silent block czy coś w tym stylu. To będą dospawane uszy do tej tulei, to będzie zdystansowane, żeby nie jeździło na boki. Na razie to musi poczekać, no bo Kondzi jest zajęty, także sam się za to nie biorę, gdyż łatwiej jest to zrobić dwie osoby. Tutaj dodatkowo ten luz będzie skasowany takimi metalowymi tulejami. Tak, w Husqvarnie są dwa kraniki. I tak, ten był tutaj oryginalnie, ale zamieniłem je miejscami i prawdopodobnie jeszcze tamten będę musiał zaślepić. Z tego tytułu, że wypada mi na żeberkach cylindra. Także chciałbym tego uniknąć. I docelowo to chyba ten będzie w tym miejscu. Bo ma tylko jedno wyjście i będzie mi łatwiej go odkręcać też. To tak, w kwestii sprzęgła. Sprzęgło, tak jak wcześniej wspomniałem, założyłem od Mińska dźwigienkę hamulca, bo niestety takie nieporozumienie zaszło, taka nie przyszła. I linkę od WS-ki, ale już na dzień dzisiejszy myślę, że kolejnym dokonaniem będzie wymiana tego całego zestawu na pompę hydrauliczną. Myślę, że albo to będzie pompa z jakiegoś skutera, który ma hamulec tarczowy z tyłu, taka pompa będzie, albo ewentualnie pompa typowo sprzęgłowa, na przykład nie wiem, ZZR-1000, to dobra pompa, miałem kiedyś z taką do czynienia, bardzo ładnie to pracowało wszystko. Przewód będzie zamówiony, mam takie miejsce, gdzie mogę taki przewód dorobić. Wysprzęglik będzie albo zrobiony przeze mnie od podstaw, czyli tam jakiś metal roztoczony w środku, wypolerowany do tego tłoczek z o-ringiem. Żeby to było metalowe, dało się dospawać uszy. Albo ewentualnie będzie zaadoptowany jakiś wysprzęglik z motocykla. Jakiegoś innego typowego. Co dalej? To tak. Tu z tej strony udało się już zrobić następujące rzeczy. Zębatka, o której wcześniej wspominałem, od WS-ki została roztoczona od środka. Zostały wywiercone nowe otwory do mocowania. To wszystko elegancko tu pasuje w tej chwili. Jest sztywne i w zasadzie co do samej zębatki, to jeżeli nie będzie już w trakcie jazdy problemów z przeskakującym łańcuchem, bo tu wiadomo, w tych trasach z tym luzem to nie wiem, jak to wyjdzie, to ta zębatka już zostanie docelowo, ewentualnie zostaną w niej nawiercone otwory w celu odelżenia całej konstrukcji. Ale na dzień dzisiejszy zostaje tak, jak jest. Łańcuch, tak jak mówiłem wcześniej, z maszyn rolniczych podebrany, w tej chwili jest spasowany z obiema zębatkami. Tu jeszcze w tej chwili nie jest spięty, bo to jest, jeszcze jest silnik nieustawiony, to wszystko jest w trakcie takich korekt jeszcze, można powiedzieć. Jedynie co do łańcucha, to będzie wykąpany w takiej kąpieli gorącego smaru grafitowego. Tak go zabezpieczę i w zasadzie tyle. I będzie tutaj znitowany. Nie będzie spinki, bo wiadomo, jak z tymi spinkami jest. One się urywają, rozpinają. Także spinki nie będzie. Tu tak jak mówiłem wcześniej, czy to dobrze widać?